bezsenną środę książka, na którą wielu z Was ostrzyło sobie czytelnicze pazury, czyli najnowsza powieść Artura Urbanowicza. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. W moich rękach paradoks Artura Urbanowicza, czyli wielkobukowy, bezsenny patronat od wydawnictwa Vesper. To kolejna wydawnicza perełka i jak to z Arturem bywa, również nietuzinkowa opowieść. I od razu, kochani, zaznaczę, że w posłowie tej powieści Artur prosi recenzentów, by nie zdradzali głównych wątków powieści, by nie zdradzali żadnych szczegółów i ja dzisiaj uszanuję jego prośbę. No ale bez obaw, co nieco Wam tutaj opowiem. Max Okrągły nie ma ze sobą samym łatwego życia. Co prawda jest najlepszym studentem na Wydziale Matematyki, ale co z tego, jeśli jest najgorszym z możliwych współlokatorów i najbardziej problematycznym z ludzi? Cierpi na obsesyjny perfekcjonizm, wszystkich wokół mierzy nierealną miarą, gardzi ludźmi, a najbardziej gardzi samym sobą. Odwiedza psychologa, chodzi na terapię, ale coś z nim jest wciąż nie do końca w porządku. Ma przywidzenia, wpada w paranoję, wydaje mu się, że dręczy go jego sobowtór. Wkrótce jednak okaże się, że być może to nie są tylko wyobrażenia udręczonego, wymęczonego umysłu. Czas na najważniejsze pytanie bezsennych śród, czyli czy straszy, czy paradoks Artura Urbanowicza straszy? Domyślam się, że po gałęzistym, po grzeszniku, po inkubie spodziewaliście się prawdziwego, mrożącego krew w żyłach horroru, a tu czeka Was niespodzianka. Tym razem bowiem Artur Urbanowicz meandruje między gatunkami. Paradoks jest intrygującą mieszanką zarówno grozy, jak i powieści science fiction, kryminału i dreszczowca. I przyznam Wam tutaj, że nie straszy tak, jak można by było tego oczekiwać. Niepokoi to tu, to tam, to prawda, ale pomimo tego, że porusza między innymi temat sobowtórów, to nie robi tego w taki tajemniczy, mroczny sposób, jak chociażby robił to Edgar Allan Poe w Williamie Wilsonie. W paradoksie bowiem chodzi o coś zupełnie innego, a cała historia Maxa Okrągłego, no, ma to drugie, a nawet trzecie dno. Tego drugiego ani trzeciego dna nie możemy na łamach tej recenzji zgłębiać, ale nic nie szkodzi. Warto pamiętać jednak, że to właśnie one stanowią oś główną fabuły. Podsumowując, lekki dreszczyk od czasu do czasu, ale nie umrzecie ze strachu. No i co? Przyznam Wam tutaj, że z paradoksem lubimy się, ale nie uwielbiamy tak szczególnie mocno. I tak myślę, że to wszystko dlatego, że cała koncepcja Artura Urbanowicza opiera się tutaj na założeniach matematyczno-fizycznych, z którymi nie jest mi do końca po drodze i które, no, wychodzą nieco ponad moje możliwości wyobrażeń. Muszę jednak tutaj przyznać, że po raz kolejny Artur Urbanowicz dokładnie wie, jak wprowadzić czytelnika w skomplikowany labirynt zdarzeń i wyobrażeń w taki sposób, że czytelnik czuje się jak bohater. Skołowany, niepewny tego, co jest jedynie wyobrażeniem, a co jest snem, a co jest prawdą. Akcja toczy się wielotorowo, wielopłaszczyznowo, a na czytelnika czeka układanka z wielu skomplikowanych szczegółów, które nie sposób często dojrzeć między słowami. Prawie jednak moc frajdy, o ile damy się pociągnąć ten pełen paradoksów świat Maxa Okrągłego. I o ile przenikniemy do tego jego zwichrowanego, spowitego czerwienią umysłu. Jedno pozostaje tutaj dla mnie jednak pewne, nikt nie pisze powieści w taki sposób, jak robi to Artur Urbanowicz, a kto raz zasmakuje w jego twórczości, polubi ten charakterystyczny styl, ten zostanie z nim na długo. Paradoks zawieszony między grozą a powieścią science fiction, kryminałem a dreszczowcem, powiem Wam, że zaskoczy niejednego z Was, dlatego że tutaj niczego nie będziecie w stanie przewidzieć. Gwarantuję Wam to. A teraz razem z wydawnictwem Vesper zapraszamy Was na konkurs. Mam dla Was 3 egzemplarze paradoksu Artura Urbanowicza do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi, dlaczego paradoks ma trafić właśnie w Wasze ręce? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca października, a i na dniach wybiorę 3 zwycięzców.
teraz od razu wyprzedzę wszelkie pytania, od czego zacząć przygodę z Arturem Urbanowiczem, jeśli jeszcze nie czytaliście jego książek. Myślę, że Paradoks nie będzie tutaj dobrym wyborem. Ja bym zaczęła na Waszym miejscu albo od Inkuba, albo od Gałęzistego. To są dwie moje najulubieńsze książki Artura właśnie. Po nie sięgajcie na początek, a potem czytajcie Grzesznika, czytajcie Paradoks, no i czekajcie na kolejną powieść Artura, bo warto. Jeżeli chcielibyście sobie o Paradoksie poczytać również, to zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na przygodę ze Stephenem Kingiem. Od czego zacząć, jak czytać? Nie tylko dla miłośników grozy i horroru, również dla wielbicieli obyczajówek i innych historii. Zaglądajcie tu. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Bezsenna Środa to cotygodniowa porcja horroru i grozy w Waszym domu. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!